Zagrajnik TV. Nie od dziś wiadomo, że piękna grafika niekoniecznie musi iść w parze z grywalnością, a nierzadko wręcz najbardziej wciągające gry to te przy okazji najbrzydsze. Świetnym tego przykładem jest ciesząca się ogromną popularnością gra Dwarf Fortress, w przypadku której trudno w ogóle mówić o jakiejś uprawie, bowiem całość przedstawiona jest w tekstowym trybie graficznym. Mimo estetycznej oprawy, zabawa w zarządzanie krasnoludzką fortecą znalazła wielką rzeszę entuzjastów na całym świecie, a sam tytuł stał się podwaliną dla nowego, prężnie rozwijającego się gatunku. Jednym z jego przedstawicieli jest powstający od 2013 roku RimWorld, który choć ciągle znajduje się we wczesnej alfie i urodą nie grzeszy, już teraz potrafi niebezpiecznie wciągnąć. A oto 7 faktów dotyczących gry RimWorld. Grę zaczyna się jedynie z trójką rozbitków, którzy jakoś przeżyć muszą na niegościnnej planecie. Osadnicy zadbać muszą o ciepłe lokum, żywność i energię, a z czasem także łączność radiową czy bezpieczeństwo bazy. Możliwości jest multum i nieustannie jest coś do roboty, a w rozwoju osady co rusz przeszkadzają wydarzenia losowe jak napady, pożary, zaćmienia czy opady toksycznego deszczu. Nadrzędnym, choć bynajmniej nieobowiązkowym celem jest natomiast budowa statku kosmicznego, który wymaga opracowania wszystkich technologii i ogromnej ilości zasobów. Niemal każdy aspekt gry generowany jest losowo. To jednak jaki charakter będzie miała przygoda gracza zależy nie tylko od szczęścia i wybranego poziomu trudności, ale też mistrza gry. Tych jest trójka, łagodna Phoebe pozwala wnosić osadę bez większych trudności. Zbalansowana Cassandra stopniowo zwiększa poziom wyzwań, zaś nieprzewidywalny Randy jest nieprzewidywalny, więc gra z nim może być łatwa i nudna, albo pełna bandytów, pożarów i wściekłych zwierząt. Osadnicy umierają tu często, szybko i na wiele sposobów. Mogą spłonąć w pożarze, umrzeć z zimna, od napromieniowania lub z głodu. Mogą też wpaść w obłęd i próbować zabić siebie i innych. Mogą zabić ich bandyci, wściekłe dziki lub szalone wiewiórki. Słowem, trzeba tu uważać. Już na etapie alfy do gry powstają liczne, cudaczne mody. I oczywiście nie brakuje tu moda zombie. Początkowo grę tworzył tylko jeden człowiek, Tynan Sylvester, który wcześniej pracował m.in. przy produkcji Bioshock Infinite. Obecnie studio Lodion zatrudnia już 5 programistów, w tym jednego Polaka. Gra powstaje m.in. dzięki środkom zebranym na Kickstarterze. Choć celem zbiórki było zaledwie 20 tysięcy dolarów, ostatecznie udało się zgromadzić kwotę 268 tysięcy. Obecnie grę kupić można za 30 dolców, co jest kwotą niemałą. Pozostaje więc mieć nadzieję, że gdy zadebiutuje ona w końcu na Steamie, cena także stanie się bardziej przystępna. Jeśli uprawa gry wydaje się komuś bliźniaczo podobna do tej z Prison Architect, to całkiem słusznie. Autor gry przyznał otwarcie, że nie bardzo wiedział, jaki styl graficzny wybrać, a ponieważ jak najprędzej chciał udostępnić grywalną wersję swojej produkcji, zdecydował się zaczerpnąć inspiracji z popularnego symulatora więzienia. Oprawa miała ulec zmianie, gdy tylko w zespole programistów pojawi się grafik z jakąś wizją, ale być może nigdy do tego nie dojdzie, bo raz, że obecny styl jest wygodny i funkcjonalny, a dwa, gracze zdążyli się już przyzwyczaić. Faktem jest także, że RimWorld to gra, która świetnie nadaje się na strumyki na żywo, więc jeżeli chcecie zobaczyć przygody Pudziana, Janusza, Kruszki, Gender i reszty ekipy, zapraszam na zagranikowego Twitcha. Zapowiedzi streamów i różne inne informacje dotyczące kanału ukazują się na fanpage'u, na który także zapraszam, a tymczasem trzymajcie się!